Tramwaj stoi, a samochody jadą. Brak priorytetu dla tramwaju to nie wyjątek od reguły, tylko duży problem w całej metropolii. Dzisiaj na jego rozwiązanie w kilku miejscach pieniądze dostał Bytom. Wchodzą w pewną kolizję z ulicami, z trasami drogowymi. Natomiast kwestia włączania się do ruchu jest dzisiaj dużym problemem i nie zawsze da się to zrobić, mówiąc kolokwialnie, elektronicznie, czyli zmieniając system. Często wymaga to przebudowy i między innymi temu ma to służyć. W Bytomiu jest dużo linii tramwajowych, dużo skrzyżowań z udziałem tramwaju. Jest też przede wszystkim dużo świateł, na których te tramwaje się zatrzymują. Po to, żeby tak nie było, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przedstawiła propozycję zmian. Linie, dla których została przygotowana koncepcja, to linia numer 6, numer 7 i numer 15. Na wprowadzenie zmian, które mają przyspieszyć jazdę tramwajów, Bytom dostał prawie 2 miliony złotych. Jako drugi pieniądze ma otrzymać Sosnowiec. Rozpoczęliśmy w tej chwili tak naprawdę pracę od skupienia się na tych przypadkach, gdzie możemy włożyć najmniejszą ilość pieniędzy i osiągnąć najlepszy rezultat. W związku z tym efektem jest złożenie przez miasto Bytom kilku wniosków, które dzisiaj były głosowane na sesji zgromadzenia. I są to właśnie projekty, które będą przebudowywały, będą usprawniały nasze skrzyżowania po to, żeby te tramwaje mogły płynniej, lepiej i szybciej jeździć. Na razie do płynności przejazdu przez skrzyżowania jeszcze daleko. Same tramwaje śląskie stwierdzają, że gdyby było inaczej, to może chętnych do podróżowania tym środkiem transportu byłoby więcej. Już wszystkie skrzyżowania praktycznie posiadają detekcję, w związku z czym na pewno można w jakiś sposób poprawić przejezdność tramwaju i nadać mu w jakimś stopniu priorytet. Oczywiście to zawsze kwestia kompromisu między ruchem szynowym a komunikacją samochodową, która jednak dość mocno krokuje na miasto. Z analizy wynika, że przy wprowadzeniu różnego rodzaju zmian w rozkładach jazdy i infrastrukturze czas przejazdu tramwaju na linii numer 6 pomiędzy centrum Katowic i centrum Bytomia, który dzisiaj zajmuje około 45 minut, mógłby się skrócić od 6,5 do około 8,5 minuty.